W Katowicach ruszyło wyburzenie dworca kolejowego. To fakt, że był zaniedbany, wyglądał niechlujnie, ale był też dziełem sztuki brutalistycznej. Architekci mówią o zbrodni dokonanej na dorobku polskiej architektury. Inwestorzy przekonują o tysiącach miejsc pracy w galerii handlowej, która będzie częścią nowego, oczywiście nowoczesnego dworca. Adam Feder. To początek końca najczystszego, w sensie architektonicznym, przedstawiciela brutalizmu w Polsce. Hydrauliczne nożyce tną pierwszy z 16 żelbetonowych kielichów. Mieszkańcy Katowic uwieczniają ostatnie chwile dworca. Łza się wokół kręci. To był unikat na skalę krajową, a może światową. Takiej architektury to nie widziałem nigdzie. Jest jeszcze sporo czasu na zdjęcia. Dworzec będzie zrównany z ziemią za kilka tygodni. Nie braliśmy pod uwagę zakładania budynków, zakładania materiałów wybuchowych, dlatego że jest to centrum miasta i jest to zbyt niebezpieczne. Były protesty. Architekci złożyli zawiadomienie do prokuratury. Chcieli wpisania dworca na listę zabytków. Wszystko na nic. To, co powstanie, być może nie będzie złe oczywiście, ale na pewno nie będzie już czymś takim wow. Dworzec był brudny i zaniedbany, ale był wspaniałym przykładem architektury brutalistycznej. Architekci z całego świata przyjeżdżali go podziwiać. Na kielichach, trzonach konstrukcji, mimo grubej warstwy brudu, widać było ślady po deskach, w których zastygał beton. Ale na tym właśnie polega piękno brutalizmu. Tak zbudowano ten londyński teatr, czy najsłynniejszą brutalistyczną konstrukcję, blok mieszkalny znany jako jednostka marsylska. Nasz katowicki dworzec, który powstał na początku lat 70., był równie wielkim dziełem sztuki. Finezyjny w swoim koncepcie architektonicznym, beton, ciężki materiał zrobiony bardzo lekko, wykonawczo byłoby to trudno nawet dzisiaj. Kielichy zostaną odbudowane, obiecuje inwestor. Będzie się na nich wspierać nowoczesny dworzec z galerią handlową. Wielbiciele surowego brutalizmu są tym pełnym przepychu projektem zniesmaczeni. Adam Feder, Wiadomości. Smutne, że tak brutalnie rozstano się z brutalizmem. Dziś to wszystko, jutro w wigilijny wieczór spotka się z Państwem Piotr Kraśko. Ja już dziękuję, życzę spokojnych świąt. Do zobaczenia.